Na Lekcji Ciszy. To jest podcast dla rodziców, którzy chcą osiągnąć dobrostan swój i swoich dzieci, ale też dla opiekunów, nauczycieli żłobkowych, niań i w sumie wszystkich osób, które zainteresowane są tym, jak budować więź z małymi ludźmi, z tymi najmłodszymi. Ja się nazywam Magda Bartnicka, jestem edukatorką metody Montessori dla dzieci do trzeciego roku życia. Czyli, jednym słowem, jestem tłumaczką małych dzieci. Kłaniam się wszystkim tym, którzy mnie już znają, oraz wszystkim tym, którzy są tutaj pierwszy raz. Zapraszam też na mój profil na Instagramie. Słuchajcie mnie, obserwujcie, komentujcie, dzielcie się i cieszcie się razem ze mną tym moim debiutem podcastowym. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem. Ten podcast będzie o ciszy. Taki też wybrałam tytuł mojego podcastu w ogóle, Lekcja Ciszy. Skąd pomysł na taki dosyć paradoksalny tytuł, dosyć paradoksalną sytuację dla kogoś, kto bardzo dużo mówi? Odnoszę takie wrażenie, że jesteśmy karmieni nieustannym hałasem. Zauważam też, że boimy się ciszy. Że wydaje nam się, że jest ona niestosowna? Szczególnie w towarzystwie jest dziwnie, kiedy jest cicho. Znam osoby, które włączają radio, które włączają telewizor tylko i wyłącznie po to, żeby uniknąć tej ciszy, żeby nie musieć jej stawić czoła. Dlaczego tak jest, że boimy się ciszy? Czego w zasadzie się boimy? Co, co odkryjemy, kiedy, kiedy, kiedy będzie cicho? Zapraszam Was dzisiaj do tej odważnej przygody poznawania siebie i poznawania małego dziecka, właśnie w ciszy. Dzisiaj opowiem o tym, co się dzieje, gdy tworzymy ciszę, co się dzieje, gdy jej doświadczamy. Powiem Wam, jak praktykować ciszę, jak wygląda lekcja ciszy w metodzie Montessori. Powiem Wam też, jak posłuchać jak słuchać dziecka, które jeszcze nie mówi. Ci, którzy mnie znają, już wiedzą o mnie to, że ja gadam bardzo dużo. I wiem, że słowa są srebrem, ale wiem też, że milczenie jest złotem. I dlatego ten swój pierwszy podcast rozpocznę od opowiedzenia Wam historii o mojej ciszy i o tym, co wyniknęło z tej ciszy, której doświadczyłam. Bo dowiedziałam się, że w ciszy można usłyszeć dużo więcej niż nam się zdaje. Ja jestem osobą, która dużo gada, trajkocze można powiedzieć, dosyć, dosyć chaotyczną osobą, dopiero uczę się ciszy. Zaczęłam się jej uczyć na odosobnieniach medytacyjnych, kiedy wyjeżdżałam na weekend poza miasto i składałam śluby szlachetnego milczenia i nic nie mówiłam przez weekend. Odkryłam też ciszę w metodzie Montessori, kiedy zapoznałam się z pojęciem lekcji ciszy, z praktyką lekcji ciszy, o której Wam dzisiaj więcej opowiem. Pewnego razu przegięłam z tym swoim trajkotaniem w domu. Zauważyłam, że wszyscy moi domownicy, łącznie ze mną, ze mną na czele w zasadzie są bardzo głośno. Zauważyłam, że moja najmłodsza córeczka krzyczy komunikując się. W zasadzie to nadaje przez cały czas komunikaty, nie zwracając uwagi na to, czy jest słuchana, czy nie. I doszłam do wniosku, że ja chyba robię podobnie: że ja po prostu w swoim domu wyrzucam z siebie bardzo dużo myśli, bardzo dużo słów, i że to nie są do końca wartościowe słowa, że to jest właśnie ten, ten, ten potok myśli, czy jakiś taki hałas, i że, i że brakuje tam komunikacji, brakuje spojrzenia w głąb, może brakuje kontaktu, brakuje może właśnie ciszy. I w momencie takiego szczytowego wkurzenia, wściekłości, rano w sobotę, któregoś razu powiedziałam, napisałam w zasadzie na kartce, że postanowiłam nie krzywdzić więcej ludzi swoimi słowami, moich, moich domowników, i że od dziś do jutra, do końca dnia będę milczeć. Właśnie po to, żeby z mojej buzi nie wylatywały, nie wypływały słowa, które mogłyby kogoś skrzywdzić. Taka była moja intencja. Eee, napisałam to na kartce, domownikom mój mąż przeczytał to dzieciom. Dzieci nie były zadowolone, mąż też nie bardzo. Niemniej to, co się zaczęło dziać w naszym domu, eee, kiedy ja zamilkłam, było wstrząsające dla mnie. Z jednej strony było fantastycznym doświadczeniem, z drugiej strony poczułam. Poczułam się paskudnie, bo zobaczyłam, jak dużo z tego, co, co ze mnie wychodzi, jest po prostu zbędne i niczemu nie służące. Co się stało, kiedy ja zamilkłam? Słuchajcie. Yy, zaczęli, zaczęłam doświadczać takich rzeczy. Zaczęłam doświadczać mm, głębokich spojrzeń w oczy moich córek, które szukały mojego kontaktu, które szukały mojego wzroku. Co dotychczas nie zdarzało się tak często raczej byliśmy takimi wolnymi atomami, i właśnie komunikowaliśmy się słowami, więc. A, może nie było za bardzo potrzeby zaglądania sobie w twarz? Kiedy ja zamilkłam, zaczęliśmy po prostu na siebie patrzeć bardzo uważnie. Zaczęliśmy zwracać uwagę na język ciała, na to, co się mówi ciałem, a przecież w zasadzie większość komunikatu to nie są słowa, tylko ciało. Nastąpiło pewne spowolnienie, spowolnienie czasu. Wszyscy, wszyscy przestali się denerwować. Moje dzieci się uspokoiły. Zaczęliśmy się po prostu wszyscy nawzajem obserwować z taką uważnością i też z ciekawością. I mimo, że ja nie wypowiadałam słów, to czułam, że jesteśmy w dialogu, że jesteśmy w kontakcie, że jest spokój i że jest cisza. I w tej ciszy prowadziłam rozmowy ze swoimi dziećmi, oczami, skinieniami głowy, ee, i tyle. I to się działo, i działa się komunikacja, i dzieci przychodziły z pytaniami. E, nikt na mnie nie naskakiwał, nikt się nie wydzierał na nikogo. To było dla mnie naprawdę szokujące, i wtedy, wtedy poczułam na własnej skórze, Jaka, jaka ogromna jest moc ciszy, jak niedoceniona jest cisza i w jakim hałasie, w jakim szumie żyjemy, I, 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 i dowiedziałam się też tego, że słowa warto wypowiadać, uprzednio zastanowiwszy się nad ich sensem. Ponieważ lubię opowiadać Wam o metodzie Montessori, o, o magii tej metody, to to właśnie dziś chcę powiedzieć Wam trochę na temat lekcji ciszy, czym jest lekcja ciszy w metodzie Montessori. To jest taki, taki, taki niezwykły cen, niezwykle cenny, cenna praktyka, którą możecie spotkać w przedszkolach montesoriańskich w szkołach montesoriańskich, ale ja też zachęcam Was do tego, żeby praktykować ją w domu z dziećmi, nawet z bardzo małymi dziećmi. Lekcja ciszy. To nie jest sposób na uspokojenie dzieci czy siebie. To nie jest sposób na to, żeby, 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 żeby zniknął rozgardiaż, harmider, żeby dzieciaki były cicho. Lekcja ciszy to jest sposób na doświadczanie, na przebywanie, na przyglądanie się temu, co się dzieje w koło. Więc ta montesoriańska cisza to nie jest brak hałasu, tylko raczej to jest stan zatrzymania, stan celowego zwolnienia, wyostrzenia zmysłów. Chodzi więc o to, co dziś nazywamy w zasadzie uważnością, czy może mindfulnessem, tak? To są dla mnie tożsame pojęcia, bardzo, bardzo podobne, i myślę, że dzisiaj będziecie mogli wyciągnąć podobny wniosek, jak opowiem wam troszkę więcej o tej ciszy. Jeżeli zastanawiacie się, jak zaprosić Wasze dzieci do takiej lekcji ciszy, do takiego czasu, kiedy skupiamy się na, na naszych zmysłach, na, na doświadczaniu tego, co jest w koło, to możecie po prostu powiedzieć swoim dzieciom: A może zrobimy ciszę? Tak zrobiła Maria Montessori dawno, dawno temu, kiedy jeszcze żyła, kiedy dopiero sama odkrywała moc ciszy. W ten sposób zapraszała swoich podopiecznych do lekcji ciszy. A jaka jest historia tej praktyki? Maria Montessori opisała ją dokładnie w książce Sekret dzieciństwa, i chciałabym zacytować Wam fragment z rozdziału Cisza. Któregoś dnia weszłam do klasy trzymając na rękach czteromiesięczną dziewczynkę, którą wcześniej wzięłam od jej mamy na podwórku. Dziecinka była ciasno owinięta pieluszkami zgodnie z ludowym zwyczajem. Miała pyzatą czerwoną buzię, nie płakała. Bardzo mnie poruszyła cisza tej istoty i postanowiłam podzielić się swoim odczuciem z dziećmi. Nie robi najmniejszego hałasu, powiedziałam, i dla żartu dodałam: nikt z was by tak nie potrafił. Z zaskoczeniem zauważyłam napięcie, z jakim zaczęły spoglądać na mnie dzieci. Miałam wrażenie, że wpatrywały się w moje usta i głęboko przyjmowały do siebie moje słowa. A jej oddech, mówiłam dalej, jest taki delikatny, nikt nie potrafiłby oddychać tak jak ona, bezgłośnie. Zaskoczone i znieruchomiałe dzieci wstrzymały oddech. Zapanowała niesamowita cisza. Wyraźnie usłyszeliśmy tykanie zegara, zazwyczaj zupełnie niesłyszalne. Miałam wrażenie, że dziewczynka wniosła do środka atmosferę ciszy, nieistniejącej w codziennym życiu. Nikt się nie poruszał. Sytuacja zrodziła pragnienie doświadczania ciszy, a więc także wytwarzania ciszy. Dzieci zaangażowały się w to bezgranicznie. Nie można było mówić o entuzjazmie, ponieważ stan ten ma w sobie coś impulsywnego, co przejawia się na zewnątrz. Tym razem mieliśmy do czynienia z manifestacją odpowiedzi wynikającej z głębokiego pragnienia. Dzieci zgodnie zastygły w bezruchu, kontrolując nawet swój oddech, i tak pozostały. Z łagodnym wyrazem twarzy, przypominając kogoś, kto oddaje się medytacji. Powoli do tej ciszy zaczęły przenikać niewielkie hałasy, odgłos spadającej w oddali kropli wody i daleki świergot ptaszka. Tak narodziło się nasze ćwiczenie ciszy. Zacytowałam Wam właśnie sekret dzieciństwa Marii Montessori. Jeżeli lubicie czytać książki o metodzie Montessori, to odsyłam Was do źródła, odsyłam Was do publikacji Marii Montessori. Myślę, że warto sprawdzić. Jak pisała Maria Montessori. Mnie bardzo to porusza, bardzo mi się podoba to, w jaki sposób dzieli się swoimi spostrzeżeniami. Więc na pewno do sekretu dzieciństwa warto zajrzeć. Dowiedzieliśmy się właśnie, w jaki sposób Maria Montessori wpadła na to, że cisza ma w sobie moc, że cisza nie jest tylko zaniechaniem hałasu, że jest czymś więcej, że jest pewnym stanem. Właśnie stanem uważności, o którym tak dużo się mówi w dzisiejszych czasach, nie bez powodu. Jesteśmy kompletnie i totalnie zestresowaną społecznością. Poziom kurtyzolu, który mamy, jest bardzo wysoki. Gdzieś w jakichś badaniach czytałam o tym, że Człowiek XXI wieku żyje w takich warunkach stresowych, w jakich żyli ludzie podczas I wojny światowej, więc jesteśmy nieustannie bombardowani czynnik, czynnikami, które wywołują w nas stres. Dlatego ta cisza jest tak ważna, dlatego tak ważne jest to zatrzymanie i próba. Hmm, Znalezienia sobie właśnie takiego miejsca, w którym e, potrafimy się uspokoić. E, jak może wyglądać taka lekcja ciszy? E, jak może wyglądać taki montessoriański mindfulness? I co wy możecie dla te, do tego, z tego wziąć e, dla siebie, do, dla waszego domu, dla waszych dzieci? E, teraz wam troszeczkę opowiem na ten temat. Mm. Pamiętajmy, że nikogo nie możemy zmusić do ciszy, nie możemy zmusić dzieci do tego, żeby były cicho, nie możemy też wywierać na nich presji, że chcemy tu i teraz. Wiecie, robić lekcje ciszy, więc rzućcie wszystkie rzeczy, którymi się zajmowaliście i chodźcie siedzieć cicho. To nie tak wygląda. Dobrze by było uszanować pewną gotowość dziecka do ciszy, zobaczyć się, kiedy jest to możliwe. Może przed snem, może w momencie, kiedy dziecko jest spokojniejsze, ale nie, albo nie wie, czym się zająć. Warto może zrobić taki rodzinny rytuał z tej lekcji ciszy, powtarzać go codziennie z domownikami. Warto też o tym pamiętać, że jeżeli przystępujemy do lekcji ciszy, to same musimy być, sami musimy być spokojni, musimy być przygotowani, nie możemy być zestresowani, nie możemy być rozdrażnieni. Najpierw musimy odnaleźć sobie spokój po to, żeby zaprosić do tej przestrzeni małe dziecko. Żeby ten spokój odnaleźć, zaczynamy od. Od czego możemy zacząć? Zaczynamy od uważnego oddechu, od wdechu głębokiego i głębokiego wydechu. Myślę, że na, podczas tego podcastu, pod, w różnych odcinkach mojego podcastu, wielokrotnie będę wracać do tego oddychania, bo z wiekiem e, coraz bardziej rozumiem i coraz bardziej uświadamiam sobie, jak bardzo jest to element istotny, jak bardzo jest to element kluczowy w naszym życiu, i jak bardzo. Nie rozumiemy chyba i nie, nie doceniamy, i, i, i jakby nie łapiemy tego, ile, ile zależy od naszego oddechu, jak wiele się tam kryje. Więc lekcja ciszy może zaczynać się od uważnego oddechu, po prostu od wzięcia kilku, kilku głębszych wdechów i wydechów. Już w trakcie takiego oddychania nastaje cisza. Wtedy dobrze jest przystąpić do jakiegoś m, zadania. Maria Montessori, zaraz Wam powiem, jakie to mogą być zadania, oczywiście. Trochę trzymam Was w niepewności. Maria Montessori e, podkreślała, że kardo, każdorazowo, kiedy przystępujemy do lekcji ciszy, m, dobrze jest, gdybyśmy skupili się na jednym z myślę. Czy to będzie wzrok, czy to będzie węw, czy to będzie słuch. E, Wtedy dziecko będzie mogło, mogło skierować całą swoją energię i uwagę na jakąś daną konkretną czynność, będzie mogło wyostrzyć swoje postrzeganie i będzie mogło doświadczyć coś, co dotąd było dla niego niezauważalne. Jeśli mówię o dziecku, to tak naprawdę mam na myśli i dziecko, i dorosłego, bo w każdym dorosłym mieszka dziecko, więc wszystkie te praktyki, o których mówię, dotyczą zarówno dzieci, jak i dorosłych, jak i seniorów. Nie wiem, czy wiecie, ale jest coś takiego jak Montessori senior, czyli cała kompleksowa metoda. Opracowana po to, żeby wspierać właśnie seniorów, starszych ludzi, którzy też potrzebują odpowiadać za siebie, też potrzebują decydować o sobie, potrzebują być sprawni. Więc mówię o dzieciach, ale tak naprawdę cała metoda Montessori to jest metoda dotycząca, dotycząca ludzi, wszystkich ludzi. Przygotowałam dla Was kilka przykładów takich ćwiczeń, lekcji ciszy. Które możecie robić w domu z małymi dziećmi, z rodziną, z domownikami, e, z, z dziećmi sąsiadów, z dziećmi przyjaciół. Możecie też robić te ćwiczenia samemu. Mm. Jednym z najpopularniejszych ćwiczeń w lekcji ciszy, takich klasycznych, można powiedzieć, ćwiczeń w szkołach podstawowych i przedszkolach, jest siedzenie w kręgu. Generalnie siadanie w kręgu jest ty typową praktyką w placówkach montesoriańskich. Członkowie rodziny lub dzieci mogą usiąść w kręgu, i zadanie polega na tym, żeby podawać sobie z rąk do rąk różne przedmioty. Które wymagają od nas precyzji, skupienia, dokładności, uważności, właśnie. Czyli na przykład dzwoneczek. Chodzi o to, żeby przekazać dzwonek z ręki do ręki, tak żeby nie zadzwonił. Możemy przekazywać sobie szklankę z wodą, tak żeby ta woda się nie wylała, albo zapaloną świeczkę dla odważnych. Tak, żeby ta świeczka nie zgasła. Te praktyki lekcji ciszy są, spotkać możecie na przykład w przedszkolach, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście praktykowali z młodszymi dziećmi, jeżeli macie do nich zaufanie, jeżeli, jeżeli chcecie. Jest też taka fajna praktyka, która polega na tym, że dzieci siedzą w kręgu z zamkniętymi oczami i wyciągają ręce mają wyciągnięte ręce a opiekun, nauczyciel nakrapla jakby dłonie dzieci wodą. I to dziecko, które poczuje krople wody na swojej dłoni, otwiera oczy. E, można oczywiście wymyślać swoje lekcje ciszy, nic nie stoi na przeszkodzie, e, żeby wymyślać swoje scenariusze. E, sami widzicie, że są to po prostu takie mindfulness'owe, uważnościowe e, praktyki, e, więc jak najbardziej Was do tego zachęcam i do dzielenia się też e, Waszymi pomysłami. Oczywiście wiadomo, że może nie wszyscy z was są, mają w domu piątkę czy szóstkę dzieci po to, żeby, żeby tutaj symulować takie warunki przedszkolne. Naprawdę możecie to robić w trzy osoby z partnerem, mężem, mamą. I dziećmi, a nawet dwie osoby. Wszystko zależy od, od waszej jakby fantazji, od tego, w jaki sposób sobie to sami zorganizujecie. Więc w metodzie Montessori też nie chodzi o to, żeby wszystko się dostosowywało do, do, do założeń tej metody. Jest wręcz na odwrót. Ta metoda wyrasta na obserwowaniu potrzeb ludzi, potrzeb dzieci. Więc sprawdźcie, co u Was działa. Dzwonek, mówiłam o dzwonku, mówiłam o tym, żeby przekazywać sobie dzwoneczek po to, żeby on nie zadzwonił. W książce Cisza Tych Natchana znalazłam dużo, dużo odzwonku i chciałam Wam powiedzieć to co, to, co przykuło moją uwagę, to, co mnie najbardziej zainteresowało. Dzwonek skupia naszą uwagę. Powoduje, że nasz myślotok zostaje wyłączony, zostaje zatrzymany, i jesteśmy tu i teraz, czyli właśnie w tym miejscu, do którego prowadzi nas ta cisza, tak? Czyli z jednej strony, my jesteśmy cicho, ale nie, nie ma takiej, wiecie, totalnej ciszy, tak? Ale słyszymy dźwięk, dzwonka, który sprowadza nas do tego miejsca i do tego czasu, w którym jesteśmy. I w książce Tichana. Ja później wam, oczywiście pod tym podcastem, będziecie mieli dostęp do literatury, która, która mogłaby was zainteresować w tym temacie, więc będzie tam też ta książka. Znalazłam bardzo fajną praktykę, praktykę, którą postanowiłam wdrożyć w moim domu, w mojej rodzinie. Propozycja wygląda tak. W przedpokoju umieszczacie dzwonek, korzystacie z tego dzwonka wychodząc z domu. Chodzi o to, że w tym Kompletnym rozgardiaszu, który bardzo często panuje rano, kiedy gdzieś wychodzimy, czy do przedszkola, do szkoły, do pracy, wiemy, że jest to jeden z najbardziej stresujących momentów A w dniu. Przed wyjściem zatrzymujemy się, bierzemy dzwonek do ręki i dzwonimy nim. Zatrzymujemy się, dzwonimy, słuchamy dźwięku dzwonka i oddychamy. Nic więcej nie robimy. Możemy zadzwonić dzwoneczkiem trzy razy i po takim rytuale. Rytuale uspokojenia, uziemienia, zatrzymania się, możemy spokojnie wyjść z domu. To samo możemy robić wracając do domu. Bardzo, bardzo urzekła mnie ta praktyka, bardzo mi się ona podoba i dla osób, które czują, że są w stresie, dla osób, które czują, że śpieszą się rano i, i, i nie wiedzą, gdzie jest głowa, gdzie są ręce, myślę, że to jest super, super lekcja ciszy. Bardzo krótka i bardzo skuteczna. Obok siedzenia w kręgu i podawania sobie różnych przedmiotów uważności, drugą praktyką montesoriańską jest chodzenie po linii. Tradycyjnie jest to chodzenie po elipsie, ale nie musi być to elipsa. Może to być linia prosta, może być to okrąg naklejony taśmą klejącą, na przykład na podłogę. To może być sznurek, tasiemka, coś, może nawet być bez zaznaczonej linii. Chodzi o to, żebyśmy chodzili sobie w jakimś wyznaczonym miejscu w kółeczku trzymając różne przedmioty w ręku oczywiście. Moja propozycja jest taka, można trzymać tackę z piórkiem, po to, żeby piórko nie odfrunęło. Można trzymać łyżkę na przykład z kasztanem albo z piłeczką. Lepszy jest kasztan, bo kasztan jest cięższy, piłeczka taka ping-pongowa jest lekka i no, może być to dla małego dziecka dosyć trudne. Jeśli macie zupełnie małe dzieciątka, które dopiero co opanowały umiejętność chodzenia to fajnie jest wręczyć takiemu dziecku kwiat. kwiatek po prostu taki wiecie z łodyżką oczywiście nie doniczkowy. W ogóle jest tak, że małe dzieci, które dopiero uczą się chodzić, wyobraźcie sobie, że lepiej i sprawniej chodzą, kiedy mają coś w ręku. Jakby one trzymają się tego przedmiotu i ten przedmiot je prowadzi. Możecie to zauważyć, jeżeli macie takie maluchy. To chodzenie po linii przypomina mi taką praktykę, która pewnie jest w większości z nas bliska, jak chodzenie z książką na głowie, prawda? Żeby ta książka się nie osunęła, więc jest to, jest to, ten, jest to, jest to tego typu ćwiczenie. Tak jak wcześniej wspominałam, Maria Montessori mówiła, żeby wyizolować pewien zmysł, żeby odnieść się podczas lekcji ciszy do jakiegoś konkretnego zmysłu, żeby go wyostrzyć, żeby go nakarmić. Więc podaję Wam trochę przykładów ćwiczeń dotyczących bardzo konkretnych zmysłów. Jeśli chodzi o zmysł słuchu. Może być to taka zabawa polegająca na wywoływaniu dzieci cicho po imieniu, na przykład z drugiego pokoju albo gdzieś z jakiegoś dalszego miejsca. To jest praktyka, którą Maria Montessori sama opracowała, sama wymyśliła, sama przetestowała z sukcesem, pisząc o tym, jak, z jakim wielkim entuzjazmem, z jaką ciszą i, i radością dzieci czekały, aż zostanie wywoła aż zostaną wywołane po imieniu w drugim pokoju z drugiego pomieszczenia. Więc wołanie dzieci szeptem. Praca z puszkami szmerowymi to jest taki klasyczny materiał Montessori, ale chodzi generalnie o to, żeby wrzucić coś do jakiegoś słoika czy puszki i tym potrząsać. W jednym słoiczku może być kasza, w drugim ryż, w trzecim makaron. Chodzi o to, żeby każda puszka brzmiała trochę inaczej. Ale też fantastycznym ćwiczeniem jest słuchanie bicia serca. Może, możecie do tego użyć stetoskopu. E, chociaż w przypadku bardzo małych dzieci, dzieci nie będą chciały wkładać sobie tego stetoskopu w uszy, więc można po prostu przyłożyć głowę do czynienia klatki piersiowej. E, słuchanie dzwonków wietrznych. Nie wiem, czy, czy, czy wiecie, jak wyglądają dzwonki wietrzne, ale e, mm, moim zdaniem są fantastyczne. One się jeszcze jakoś inaczej nazywają. Ale też wam później gdzieś to napiszę, albo takiego dzwonka, który się nazywa Tinksza. Ja sobie taki dzwonek sprawiłam i właśnie tym dzwonkiem żegnamy się codziennie w mojej rodzinie. Jeśli nie macie nic przeciwko, to ja wam zadźwięczę tym dzwonkiem. Chodzi o to, żeby słuchać dźwięku do samego końca, aż on zniknie, żeby wyostrzyć swój słuch, żeby wyłapać. Ten, te ostatnie, drobne, delikatne dźwięki. Dzieci uwielbia... Moje dzieci uwielbiają to zadanie, moje dzieci uwielbiają słuchać tego dzwonka. Posłuchajcie, mam nadzieję, że was nie ogłuszy, bo nie wiem, jak mikrofon będzie na to reagował. Dzwonek, który nazywa się Tinksza. Tyle mniej więcej trwa dźwięk, który usłyszymy, kiedy uderzymy dwa takie metalowe talerze. Bardzo Wam polecam ten dzwonek. Naprawdę, moje dzieci go uwielbiają. Bardzo się przy nim uspokajają. I naprawdę ja czuję, że to są magiczne chwile, kiedy siedzimy wszyscy i wysłuchujemy. Czekamy tego ostatniego momentu, kiedy zanika ten dźwięk. Ale jeżeli nie chcecie kupować żadnych rzeczy, to można po prostu słuchać instrumentów, które gdzieś mamy w domu, czy nawet dźwięków z internetu. Można oczywiście słuchać ptaków, można słuchać dźwięków ulicy, u Marty Niedźwieckiej znalazłam takie ćwiczenie, które mnie strasznie zainspirowało, więc polecam Wam też spacer z zamkniętymi oczami. Pozwólcie sobie zawiązać oczy i zaprowadzić się na spacer, taki 15-minutowy, 20-minutowy spacer z zamkniętymi oczami właśnie po to, żeby sprawdzić, jak to jest, kiedy, kiedy tym głównym zmysłem nie jest wzrok, a staje się słuch. To też jest fantastyczna lekcja ciszy. Jeśli chodzi o węch, no to wąchamy kwiaty, wąchamy skórę, wąchamy przyprawy. Możemy też chodzić na spacery zapachowe. Wiem, że w Gdańsku jest muzeum, którym odwzorowano zapach Gdańska chyba z XVI czy z XVII wieku, więc może gdzieś też znajdziecie takie interesujące miejsca, gdzie można po prostu skupić się tylko i wyłącznie na tym zmyśle. Jeśli chodzi o dotyk, tutaj mamy bardzo dużo ciekawych ćwiczeń. Moim ulubionym jest uważnościowe mycie rąk. W metodzie Montessori myjemy ręce tak, że robimy to bardzo, bardzo powoli i na końcu, kiedy myjemy ręce wodą, kiedy opłukujemy ręce z piany, to nie wycieramy rąk i nie strzepujemy tych rąk, tylko... E, przyglądamy się kroplom kapiącym z naszych palców, aż do ostatniej kropli, która będzie w stanie się zebrać i skapnąć. Tak? Jest to ćwiczenie dla ludzi niecierpliwych, to jest naprawdę y, ćwiczenie silnej woli, żeby, żeby nie strzepnąć tych kropli. Też serdecznie Was do tego zapraszam, bo okazuje się, że. Bardzo trudno jest nam wytrzymać te parę chwil, kiedy, kiedy te krople spływają z naszych palców. Dzieci też bardzo lubią to ćwiczenie, bardzo lubią oglądać krople wody. Ćwiczenia z wodą, takie montesoriańskie aktywności i, i zwykłe aktywności, zwykłe zabawy z wodą bardzo fajnie sprawdzają się pod wieczór, kiedy dziecko potrzebuje wyciszenia. Więc pamiętajcie o tym podczas organizowania swojego dnia z dziećmi. Można też, jeżeli chodzi o dotyk, można też rozpoznawać przedmioty o zróżnicowanej fakturze, możemy znaleźć sobie jakiś woreczek nieprzezroczysty i powkładać tam przedmioty gładkie, szorstkie kamyki, jakieś gładkie korale, jakieś miękkie kłębuszki, puszki itd. Wkładamy rękę do takiego woreczka i po prostu dotykamy. Jeśli chodzi o smak, no to tutaj też no, najlepiej by było po prostu zakryć sobie oczy, zawiązać sobie oczy i zjeść jakiś posiłek po prostu bez patrzenia na niego. Wiem, że są restauracje, gdzie zamyka się oczy, chyba gdzie je się w kompletnej ciemności i to też jest fantastyczną lekcją ciszy.. Mm. Jeszcze kilka innych przykładów. Takie wesołe ćwiczenie, które polega na tym, że dzieci robią to, co yy, że dzieci jakby wykonują polecenia yy, rodzica, na przykład, czy nauczyciela podnoszą ręce, nogi, skaczą, kręcą głową, yy, więc takie yy, wiecie, fizyczne ćwiczenia. Bardzo fajnym ćwiczeniem jest też takie ćwiczenie, że kładziemy się na podłodze i zaciskamy mięśnie np. lewej nogi, a potem puszczamy, zaciskamy mięśnie nóg, potem odpuszczamy, zaciskamy mięśnie rąk, zaciskamy szczękę i puszczamy. To są takie ćwiczenia relaksacyjne, które w zasadzie warto robić codziennie w ogóle one wpływają na, na, na zwiększenie świadomości ciała, na, na wyregulowanie emocji, po prostu dla mnie, jak dla mnie mają wartość po prostu uzdrawiającą, przynoszą spokój, przenoszą nas do, do, do stanu bezpieczeństwa, więc y, można je robić samemu, można je robić z dziećmi. Innym przykładem takiej lekcji ciszy jest też układanie mandali z kamyków, z muszli, z patyków, z czegokolwiek tam znajdziecie na, na spacerze. Można też leżeć na brzuchu, położyć sobie ręce na klatce piersiowej i patrzeć, przyglądać się, w sensie odczuwać, nie patrzeć, tylko odczuwać, jak porusza się nasza klatka piersiowa, jak bije nasze serce, jak oddychamy. No, i oczywiście wszelkiego rodzaju wizualizacje. Wyobraź sobie, że leżysz na łące, wyobraź sobie, że, le, że wiaterek lekko kołysze Twoje włosy, wyobraź sobie, że wokół Ciebie pachną kwiaty, że na Twoim nosie siada motyl. Tutaj już jakby mamy taką dowolność, możemy opowiadać historię naszym dzieciom, możemy e, znajdować je w internecie, możemy kupować książki z takimi właśnie wizualizacjami dla dzieci, i dla dorosłych. I ostatnie ćwiczenie, które, na które wpadłam wczoraj, zupełnie nowe, nieznane mi wcześniej, a bardzo, bardzo mnie zafascynowało, bo to jest ćwiczenie ze świeczką, a jak wiadomo, dzieci bardzo lubią świeczki, zdmuchiwanie, zapalanie. To ćwiczenie polega na tym, oczywiście no, powiedziałabym, że ono jest takie dla dwulatków, dwulatków z Zapalamy świeczkę, dwie albo trzy. Prosimy dziecko, żeby zamknęło oczy i poczekało, aż policzymy do jakiejś liczby. Może to być 20, może to być 30, w zależności od jakby cierpliwości początkowej naszego dziecka. Dziecko ma mieć zamknięte oczy, wsłuchiwać się w nasze liczenie i w momencie, kiedy powiemy na przykład 20, może otworzyć oczy i zdmuchnąć świeczki. Jestem bardzo ciekawa reakcji Waszych dzieci. Mam nadzieję, że się ze mną podzielicie, bo te reakcje, które ja widziałam, były zachwycające. No dobra, co możecie jednak, co, co, co jednak można zrobić z, 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 z małymi dziećmi, które, które jakby nie bardzo są w stanie wykonać jakiekolwiek z tych ćwiczeń, z takimi niemowlaczkami, które musimy gdzieś ciągle nosić jeszcze przy sobie. Słuchajmy deszczu, słuchajmy ptaków, słuchajmy ulicy, przez okno na przykład. Chodźmy z dzieckiem tip chodźmy z dzieckiem małymi y, kroczkami, wielkimi krokami, tak po, właśnie gdzieś po okręgu, czy po elipsie, czy nawet po ósemce, byle by nam się nie zakręciło w głowie. Też możemy słuchać dzwonków, możemy szeptać do dziecka, możemy y, głaskać dziecko różnymi fakturami te To głaskanie i to dotykanie jest szczególnie ważne dla takich noworodków, które mają kilka tygodni i które dopiero ten, które mają wyostrzony ten zmysł dotyku. Więc warto zgromadzić sobie przedmioty o różnych fakturach i głaskać dziecko w różne części ciała, na przykład jedwabnymi chusteczkami czy jakimiś puszkami. To jest taka mała, okrojona, podstawowa wersja lekcji ciszy dla najmłodszych dzieci. Kończymy taką lekcję ciszy też w bardzo konkretny sposób. Pamiętajmy o tym, że jest to praktyka, czyli coś, co ma początek, rozwinięcie i koniec. Końcem praktyki lekcji ciszy może być właśnie uderzenie w dzwonek czy jakiś instrument muzyczny, na przykład w trójkąt. Możemy mieć oczy otwarte lub zamknięte, tutaj też mamy pewną dowolność. A teraz powiem Wam jeszcze trochę na temat tego, jakie są korzyści, które możemy czerpać z takiego montesoriańskiego mindfulnessu, z takiej uważności i z lekcji ciszy. Tutaj nie chodzi o to, żeby nasze dzieci były cicho. Chodzi o coś dużo, dużo ważniejszego, o coś głębszego. Chodzi o to, żeby umieć skierować swoją uwagę do wewnątrz, do swoich emocji, myśli i uczuć. My jesteśmy pokoleniem, któremu wmawiano, że emocje są słabością, że emocje nie są ważne, że emocje trzeba tłumić, że one tylko krzyżują nam plany i psują nam życie. Ale wiemy już teraz, że jest zupełnie inaczej, że emocje są językiem, że emocje są sposobem, z którym nasze wnętrze komunikuje się z nami samymi, i podczas lekcji ciszy mamy dostęp do tego świata emocji, do tego świata naszych uczuć dostęp do naszego wewnętrznego życia, do naszych cząstek, z których się składamy, tak? Do naszych takich podosób, pod podosobowości, które w nas zamieszkują. Mam wrażenie, że lekcje ciszy są fantastycznym sposobem na regulację, tak? Na ten self-reg, czyli coś, co okazało się kontrą dla... Kontrolowania siebie, tak? Wcześniej mówiliśmy o kontrolowaniu emocji, teraz mówimy o regulowaniu siebie, więc lekcje z ciszy są częścią regulowania siebie, dają też radość, rozluźnienie, uczą też współpracy, uczą zachowywania się cicho w miejscach typu teatr czy galeria, wyostrzają wrażliwość na bodźce. Ale to, to, co ja zauważyłam po moim osobistym doświadczeniu, o którym Wam opowiedziała na początku tego podcastu, zauważyłam, że kiedy jest cisza, kiedy jesteśmy ciszej, kiedy, kiedy, kiedy ten potok słów i ten hałas wyciszymy pokrętłem, okazuje się, że jesteśmy bardziej wrażliwi i szybciej postrzegamy potrzeby innych osób. Po prostu. Szybciej się dostrzegamy. My i szybciej dostrzegają nasze potrzeby, nasze dzieci. Moje dzieci, moja czteroletnia wtedy Wandzia, e, moja dziewięcioletnia Ewa one przyglądały się mi i były w stanie wyczytać moje potrzeby, były w stanie jakby współpracować z moimi potrzebami. Tego właśnie doświadczyłam podczas weekend, mojego weekendu szlachetnego milczenia. Ale też chcę, was, chcę wam powiedzieć na temat pewnego spostrzeżenia dotyczącego ciszy, które znalazłam w książce Doświadczanie ciszy z dzieckiem. To chyba, to chyba nie jest książka, która została przetłumaczona na język polski, ona jest w oryginale niemiecka, znajdziecie ją w zestawie, w zestawie literatury. Przeczytam wam fragment. Dzieci i dorośli żyją wśród z góry zastanych i narzuconych interpretacji, które często wyprzedzają własne rozumienie rzeczy i samodzielne formułowanie osądu, a przez to również je utrudniają. Ćwiczenia ciszy przerywają dopływ wzorców z drugiej ręki, jakie docierają do nas z mas mediów i z rynku towarów konsumpcyjnych. Jednym słowem, kiedy praktykujemy ciszę, kiedy praktykujemy uważność, zaczynamy poznawać siebie i zaczynamy rozumieć i mamy dostęp do tego, czego potrzebujemy my, a nie do tego, co wmawia nam kultura, nie do tego, co wmawiają nas, nam inne ludzie, inni ludzie, nie do tego, co wmawiają nas, nam obrazy e, naszej kultury, nie do tego, co wmawiają nam producenci. E, Autorka tej książki, autorka książki Doświadczenia Ciszy, doświadczenia ciszy z dziecki, doświadczanie ciszy z dzieckiem podkreślała, jak bardzo duży wpływ na, na gusta, na potrzeby, na postrzeganie rzeczywistości naszych dzieci mają te doświadczenia z drugiej ręki. Że już od małego faszerujemy nasze dzieci obrazami, które nie są prawdziwymi potrzebami naszych dzieci że karmimy dzieci i rzeczywistość karmi dzieci i nas fałszywymi potrzebami, fałszywymi obrazami, doświadczeniami z drugiej ręki. Przez to, przez to bardzo często jest tak, że do czegoś dążymy, że czegoś potrzebujemy albo że czegoś chcemy bardziej, tak? E, próbujemy zrealizować wszystkie nasze zachcianki i padamy ofiarą reklam, bo to jest dokładnie to samo i gdzieś w tym zatracamy siebie, gubimy siebie, nie wiemy, nie wiemy czego my chcemy, nie wiemy czego my potrzebujemy, nie wiemy Czego my doświadczamy i czego chcemy doświadczeń, doświadczać. I te ćwiczenia z ciszy pozwalają nam powrócić do samych siebie, pogrzebać trochę w sobie, sprawdzić, o co tak naprawdę nam chodzi i jak możemy sobie, że tak powiem, zrobić dobrze i powracać do tego dobrostanu. Yy, dlatego cisza jest tak ważna i dlatego jest tak niebezpieczna. Bo to znaczy, oczywiście niebezpieczne dla, kultu, dla kultury, niebezpieczne dlatego, że włącza nam kontakt sam, z samym sobą. Co może się oczywiście nie wszystkim podobać. Nie tym, którzy próbują mm, właśnie nam te doświadczenia z drugiej ręki włożyć w głowę i nazwać naszymi własnymi e, potrzebami. Mm, czyli w ciszy możemy usłyszeć siebie. I na koniec jeszcze kilka słów, jak słuchać małych dzieci, jak słuchać tych najmniejszych dzieci, które jeszcze nie umieją w hałas taki, wiecie, słowny, które potrafią dać nam w kość swoim płaczem, ale nie potrafią się z nami skomunikować językiem. Jak wsłuchać się w to, co mają nam do powiedzenia te najmłodsze osoby? Przede wszystkim patrzeć, przede wszystkim obserwować. O obserwacji na pewno będzie oddzielny odcinek podcastu. Kiedy dziecko małe patrzy na ciebie, patrz też na dziecko. Odpowiadaj na jego mimikę, na jego grymasy, powtarzaj je. W ten sposób możesz skomunikować się z dzieckiem. Pamiętaj o tym, żeby pytać dziecko o to, czy możesz je podnieść, czy możesz je przesunąć, czy możesz je dotknąć. I czekaj na odpowiedź. To może być skinienie głową, to może być delikatny ruch, to może być napięcie mięśnia, ale ta odpowiedź w pewnym momencie się pojawi. I jeżeli ty włączysz sobie cierpliwość i ciekawość, usłyszysz, co twoje niemowlę ma do powiedzenia. Wsłuchuj się też w płacz. Pamiętaj, że każdy płacz brzmi tak jest na tyle poważny, jest tak poważny, jak brzmi, więc nie bagatelizuj tego języka. Eee, pamiętaj, że Twoje dziecko nie robi Ci na złość, e, że potrzebuje Twojego kontaktu, przede wszystkim Twojego dotyku, Twojego uśmiechu. E, że to jest ten język, z który, którym komunikujesz się z najmłodszym dzieckiem. Generalnie jest tak, że gdy dziecko jest małe, kiedy rodzi się dziecko, to my jesteśmy w nie wpatrzeni jak w obrazek, słuchamy tego dziecka, choć, właśnie, choć nie rozumiemy, co ma nam do powiedzenia. Wypa wyszukujemy sygnałów, próbujemy zrozumieć, czego potrzebuje dziecko, mamy ciekawość dziecka. A z czasem, głównie gdy dziecko zaczyna mówić i chodzić, ta ciekawość zanika, a my zaczynamy stawiać się bardziej w roli wychowawców niż towarzyszy wychowawców bardziej niż detektywów, którzy się przyglądają dziecku. Przestajemy się przyglądać naszym dzieckom a dzieciom, a zaczynamy je wychowywać i zaczynamy mówić naszym dzieciom, co należy robić, co jest dobre, a co złe. I czy to jest potrzebne? Nie, niekoniecznie. Nauka nie odbywa się za pomocą słów. Nauka odbywa się między słowami, najczęściej właśnie w ciszy. I na koniec tego mojego pierwszego premierowego odcinka mamy dla Was jeszcze jeden cytat. Cytat oczywiście Marii Montessori, posłuchajcie. Cisza przynosi nam często wiedzę, którą jeszcze nie do końca pojęliśmy, że mianowicie posiadamy życie wewnętrzne. Poprzez ciszę dziecko być może po raz pierwszy spostrzega własne życie wewnętrzne. Cisza przygotowuje duszę na określone wewnętrzne doświadczenia. Po doświadczeniu ciszy nie jest się tym, kim było się wcześniej. I tych doświadczeń życzę Wam i Waszym dzieciom. Jeżeli odważycie się na takie lekcje ciszy, to napra naprawdę i na pewno yy, dosyć szybko poczujecie korzystny wpływ tych praktyk. Okej, okay, i teraz zgodnie z moim tutaj rozpiskiem powinno nastąpić zakończenie, więc zakończam. Wysłuchaliście właśnie pierwszego odcinka podcastu lekcja ciszy. Dzielcie się, proszę tym podcastem. Bardzo mi zależy, żeby on poszedł w świat. Komentujcie go na moich mediach, na moich profilach, zadawajcie pytania. Dzięki wam, moja lekcja cisza może, moja lekcja ciszy może dotrzeć do większej ilości ludzi i o to właśnie mi chodzi. No, i zapraszam Was na kolejny odcinek za tydzień, również o 10.00. Będę mówić o jedzeniu. Będę mówić o mrokach <grytanie> dziecięcego jedzenia w Polsce, o otyłości, o karmieniu dzieci przy tablecie, o tym, dlaczego mamy takie ciśnienie na tuczenie naszych maluchów. Zapraszam Was serdecznie. W sobotę, za tydzień o godzinie 10.00. Do usłyszenia.